Cześć, tu Matrix, a to kolejny odcinek z Gothica na edycji rozszerzonej. Na ten odcinek zaplanowałem sobie zrobienie misji poszukiwania rączki. Diego poprosił mnie o zbadanie sprawy tajemniczego zniknięcia rączki. Śledztwo mam prowadzić razem z Dexterem. Znajdę go w chacie rączki. Być może znalazł już jakieś poszlaki. Czym no... Ja wiem, że rączka nie za bardzo mnie lubi, no ale jednak każe Diego, to trzeba robić, nie? No i właśnie, już raz tu byłem. Postanowiłem jeszcze raz rozpocząć odcinek, ale to się powtórzyło. Patrzcie, kto stoi za Dexterkiem. Otóż to jest nasza rączka. Sprawdzałem, nie ma z nim żadnej takiej specjalnej opcji dialogowej. Ale jednak tu jest. Dobra, ale zachowujemy się tak, jakby go tu nie było. Robimy śledztwo i poszukujemy rączkę. Dobrze, że cię widzę. Mamy razem prowadzić śledztwo związane z zaginięciem rączki. Już rozmawiałem na ten temat z Diego. To świetnie, od czego zaczynamy? Znalazłeś coś w chacie? Jakieś poszlaki? Przyjrzałem się trochę gratom wewnątrz. Nic nadzwyczajnego, masa śmieci i trochę kosztowności. Jest jednak coś, co przykuło moją uwagę. To mała, solidnie zabezpieczona skrzynka. Próbowałem ją otworzyć, ale bez klucza nic nie wskuramy. Skąd wiesz, że w środku nie znajdziemy kolejnych gratów? Nie przekonamy się, dopóki jej nie otworzymy. Kto może za tym stać? Czy rączka miał jakichś wrogów? Nie wiem, być może. Rączka był w końcu złodziejem. Mógł komuś podpaść. Musiałbyś zapytać o to Diego. Dobrze się znali. A ja wiem nawet. W takim razie pójdę z nim pogadać. Wiem nawet, gdzie mogę szukać śladów, ponieważ rączka bardzo nie lubił się z tamtymi dwoma. Tam z tym cieniem i kopaczem. Więc jak zyskałem poparcie tamtego cienia, to niestety straciłem poparcie u rączki. Co my tu mamy? Klucz rączki. Bardzo spostrzegawczy jesteś, Dexter. Mamy. Sakiewkę. Na razie rączce nie jest potrzebna, więc za moje usługi detektywistyczne mogę sobie wziąć wynagrodzenie, bo jak wiadomo, no każdy zawód musi być opłacany. Teraz jestem detektywem, muszę dostać pieniądze. Aha, znalazłem klucz rączki, ale nie mogę otworzyć tej skrzyni. Chyba, że to nie o tą chodzi. Zapisujemy oczywiście i teraz trzeba... Prawy, lewy. Co mamy? Projektowanie zamków. Jakieś śmieci. Postanowiłem nie czytać książek na filmach. Tylko może będę robił jakieś osobne filmy z książkami po prostu. Tak, żeby... Możecie sobie to na przykład wtedy puścić i przed snem na przykład posłuchać od tego. Ja tylko myślałem, że dostanę jakąś umiejętność, ale nie dostałem. Powiem Dexterowi, że znalazłem klucz. Za Gomeza! Ale chwila, jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzę, bo mnie ciekawi. Włączę sobie kody. I rączka może się zablokował po prostu, czyli trzeba mu pomóc. A nie, on tu stoi, no dobrze. Nie ma go tutaj, rączki tu nie ma. Za Gomeza! Znalazłem w chacie ten klucz. Daj mi go, powinien pasować. To jakiś notatnik, przejrzyj go, może znajdziemy tu jakieś wskazówki. Dobra. Nie. Na nikim nie można polegać. Od co? Thank you.
Co to jest? Spis domów i miejsc, które Rączka chciał obrabować. Strona 12. Chata Mordraga. Chodząc wieczorem po obozie zauważyłem w chacie tego cholernego szkodnika liczne, choć mało wartościowe dobra. Z pewnością mógłbym je sprzedawać kopaczom po wyższej cenie. Pod osłoną nocy udałem się do jego chaty. Tak się złożyło, że akurat wybrał się do karczmy i zarżnął w trupa. Obrobienie pustego domu było dziecinnie proste. Strona 13. Wypadł do nowego obozu. Postanowiłem udać się do nowego obozu i odwiedzić mojego przyjaciela Krzykacza. Mój strój zostawiłem w chacie, aby nie zostać rozpoznanym. W karczmie dostrzegłem dwie dobrze zabezpieczone skrzynie. Myślę, że wyniesienie butelek z wódką będzie opłacalne. Sensownie byłoby odcisnąć uwagę Silasa, zanim wejdę do pomieszczenia ze skrzyniami. Krzykacz z pewnością mi pomoże. A jakie mam wpisy? Dexter znalazł w chacie Rączki małą, solidnie zamkniętą skrzynkę. Muszę spróbować poszukać do niej klucza. Znalazłem w chacie klucz, który powinien pasować do skrzynki. Wewnątrz w niej był pamiętnik Rączki. Muszę go przeczytać. Być może znajdę tam coś, co mnie naprowadzi. Z zapisków Rączki wynika, że planował wiele kradzieży. Ostatnie na liście jest Siles, szkodnik z nowego obozu prowadzący karczmę. Więc myślę, że można by porozmawiać z Mordragiem, Krzykaczem i Silasem, ale najpierw pójdę do Diego, popytać się o jego wrogów, chociaż dwóch już znam, ale dobra. Żeby nie zaburzać tutaj harmonii, możemy porozmawiać najpierw z Diego. No, więc z nimi na razie nie mam opcji dialogowej żadnej. A swoją drogą, nie ma żadna. Udało się wykurzyć go z mojego życia. Więc bardzo się z tego cieszę. Jegula, słuchaj, mam do ciebie kilka pytań. A swoją drogą ciekawe, czy on ma do mnie coś? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie mój problem. Aha. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. On tam w chacie ma taki tron. Za Gomeza! Musisz uważać na to, co mówisz przy obcach. Czy Rączka miał jakichś wrogów? Szukamy kogoś, komu mogłoby zależeć na jego śmierci. To się już więcej nie powtórzy. Widzę, że śledztwo zaczęło się na dobre. Cóż, nie słyszałem, żeby Rączka miał tu jakichś wrogów, choć nie wykluczam, że ktoś mógł go wreszcie przyłapać. Przyłapać? W końcu to złodziej, a właściwie to mistrz złodziei. Co masz na myśli? Rączka działał w Gildii Złodziei w Cornelis. To bardzo silna i wpływowa organizacja podziemna. Na pewno wielu zaszli za skórę. Być może ktoś z nich też trafił do kolonii. To bardzo prawdopodobne, jednak w dalszym ciągu to za mało, żeby cokolwiek ustalić. Lepiej się w nic nie pakować. Trzymaj się. Jeśli chodzi o wrogów... Nie wiemy, czy Rączka miał jakichś wrogów. Muszę spytać o to Diego, który dobrze go zna. Rączka przed wróceniem za barierę działał w Gildii Złodziei. Cornelis, być może któryś z jego dawniejszych wrogów również trafił za barierę. Niestety ta informacja w niczym mi nie pomoże. Ja jeszcze zagadam sobie do tamtych dwóch. A przy okazji mogę wam pokazać, jak to wygląda z tym Inextremo. Jak się zagada do tego i szefa. Moi szanowni magnaci, drodzy strażnicy, cienie i kopacze! Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam wam Inextremo! I teraz nie wiem tylko, czy oni tak będą tutaj śpiewać do przeproszenia mu strannej śmierci. Czy to się skończy? Bo za każdym razem jak tam się wchodzi, to oni rozpoczynają od nowa swoją piosenkę Hermanek, czy jakoś tak. Swoją drogą, przed tym odcinkiem robiłem ten film z tego ich koncertu i mam nadzieję, że mi się chociaż trochę udał. Nigdy nie robiłem żadnych machinima ani takich rzeczy. Chociaż kiedyś miałem plany. To się już więcej nie powtórzy. Co słychać? Stara bieda. A Rengar? Za Gomeza! Niektórzy to nie dosyć się nauczą.
się więcej nie powtarza. Aha, to był jakiś dialog fajny. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Co słychać? Zostałeś jednym z nas. O, jakiś przedmiot. Nie da się ukryć. Twoje zdrowie, kolego. Powiesz mi coś jeszcze ciekawego? Jeszcze coś ciekawego? Jak będziesz potrzebował dobrego łuku lub strzał, dobra. Dobra. Myślę jednak, że ten lis po prostu chciał sobie całymi dniami polować i przy... Dobra. Pewnie siedzi sobie teraz w starej chacie po Garlanie, kawalor. Kim był Garlan? Stary Garlan w czasie intensywnej rozbudowy starej kopalni był szefem drwali, raczej kopaczy, których zagoniono do rąbania drewna. Przed trafieniem do kolonii karnej był drwalem, więc wiele w jego życiu się nie zmieniło. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Szczerze mówiąc, jak Gomez polecił budować kolejne poziomy w kopalni i rozpoczęła się cała akcja z wycinką lasu, to Garlan czuł się jak ryba w wodzie. Mówił nawet, że to najlepsze lata jego życia. Udało mu się nawet sprowadzić swoją siekierę ze świata zewnętrznego. Ponoć wcześniej użył jej na jakimś opoju w karczmie. Magnaci naprawdę potrafią czasem zdziałać cudo. Od razu wiedziałem, że... Jego pasja raczej nie udzielała się przysłanym mu do pomocy kopaczom. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. No ale mniejsza z tym. Potem wielka rozbudowa dobiegła końca, ale stary Garlan pozostał w swojej chacie i dalej zajmował się rąbaniem drewna. Od czasu do czasu przybywali do niego ze starego obozu i z kopalni, by odebrać drewno. Ze starego obozu wysłali raz Santino, by złożył Garlanowi kolejne zamówienie. Zawsze to samo. Dzień miał pecha, bo w chacie zastał zieleniejące już ciało starego trwala z wygrozionymi przez zębacza wybychami. Fajna historia, poznana przeze mnie przez przypadek. No i wychodzi na to, że musimy się udać do nowego obozu, bo tam prowadzą mnie wszystkie tropy. Teoretycznie powinienem iść do Silasa, ale ja pójdę jeszcze do Mordraga, Krzykacza oraz do... Potem do Silasa. Mordrag oczywiście siedzi w karczmie pewnie, ale Krzykacz już nie. Zresztą jeśli on planował okraść chatę Krzykacza, to wydaje mi się, że chciał mnie okraść, bo przecież ja tam mieszkam w jego chacie teraz. Jeśli... Oczywiście jak jestem w obozie akurat. Czekaj, żeby nie było szybciej, może sobie coś zjemy. Orkowe ziele, daj kopa. Reklama, orkowe ziele, to już teraz możesz uciekać jak przed orkiem. A propos tego Garlana, no to fajna historia. Właśnie takie historie wplecione w grę budują klimat, bo teraz wiemy, że ta chata ma swoją historię. Że tutaj mieszkał jakiś drwal. Tutaj widać jakieś drzewa po nim wycięte. Wiesz, to pewnie już czysty przypadek. Niemniej jednak wiemy już teraz, że Kawaloron przejął sobie chatę po starym Garlanie. A swoją drogą tam nigdy nie byłem. Można by tam kiedyś iść, ale już teraz nie chcę przeszkadzać, bo bardzo mnie ta misja intryguje z rączką. Bardzo lubię takie misje w grach. Takie, że trzeba się troszkę, no jakby to powiedzieć, się pobawić w ojca Mateusza. Mogę taki tytuł nawet zrobić tego odcinka, który jest swoją drogą 51. Już po raz... Czekaj się. Już po raz 10 zapisuję na pierwszy zapis. Dużo się zmieniło od czasu, kiedy pierwszy raz zapisałem na zapis. A tytuł tego odcinka sobie zapiszę teraz. Nie to. Misja.
wolę pisać, tak jak mówię w trakcie, chyba już to mówiłem, w trakcie odcinka, bo potem nie tak dobrze po nakręceniu, czasami na przykład nakręcam kilka z rzędu i już nie pamiętam tak dobrze, co się działo. Tylko zachowaj to dla siebie, inni nie powinni wiedzieć. Ludzie myślałem, zawsze gadają. Że to się skończyło już dawno temu. Nie powi... Myślałem... Okej, jest krzykacz. Pewnie mi nic nie powie. Może? No, ale warto sprawdzić, co? Kiedyś takie sprawy załatwiało się... O ile ze mną będzie chciał gadać, no w ogóle. No. Kiedyś takie sprawy... Czyli trzeba iść do Silasa. Ludzie zawsze gadają. Lepiej się do tego nie mie... A tu jest Mordrak. Też pewnie nie perak opcji dialogowej. Zawsze to samo. Ej, Mordrak. No. No i teraz Silas. To się już więcej nie powtórzy. Też nie. Czekaj! To po co ja tu lasem tego obozu? To nie było zbyt mądre. Lepiej się w nic nie pakować. A chociaż wiecie co? Może sprawdźmy, co on ma do zaoferowania. Chcesz... Nie ma! Myślałem, że to się skończyło już... No ale nie widzę tu żadnych takich specjalnych przedmiotów. Mam już dość tej paplaniny. Ewentualnie... Tutaj Jeremiasz mi coś powie, ale wątpię. Lepiej się do tego nie. No właśnie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się i na razie się nie nauczy. Oni tu wszyscy jarają. Nawet nie chcę się z nimi gadać. Pogadajmy lepiej o czymś innym. Chcę. Nie przyszedł. Aha. To się już więcej. No ewentualnie jeszcze ten karczmarz mi może coś spróbować powiedzieć. Mazin. Ale też nic. To się już więcej nie powtórzy. No to jestem w kropce. Chyba tak się mówi. Bo nie wiem, co mam robić. Kiedyś tak długo jak mnie to nie dotyczy. Inaczej. Bo tutaj nie ma żadnych opcji dialogowych. Jeszcze raz można przeanalizować. No Diego mnie poprosił. Dexter znalazł w chacie rączki małą, solidnie zamkniętą skrzynkę. Znalazłem w chacie. Jeszcze może raz przejrzę sobie tą książkę jego. Pewnie masz pracę. Postanowiłem udać się do nowego obozu. To nie było zbyt mądre. Mój strój zostawiłem w chacie. Aha. Jeśli myślisz, że... No dalej nie ma nic. Jeśli myślisz, że... Ludzie zawsze gadają. To nie było zbyt mądre. Zawsze to samo. No, zauważyłem, że musiałem wrócić się do starego obozu, ponieważ u Dextera jest opcja dialogowa, której ja nie wykorzystałem. Zagomeza! Przeczytałem notatnik rączki. Dowiedziałeś się czegoś? Rączko najprawdopodobniej wybrał się do nowego obozu okraść karczmę Silasa. Tam powinniśmy go szukać. Chciał okraść karczmę pełną szkodników? W takim razie na pewno już nie żyje. Tego jeszcze nie wiemy. Udam się do nowego obozu i poszukam o nim informacji. Powodzenia, ja nie mogę z tobą pójść. Szkodnicy urwaliby mi łeb. W nowym obozie nas nienawidzą. Mógłbyś mi powiedzieć coś, czego jeszcze nie wiem? Takie ogólniki niewiele mi pomogą. Słuchaj, jeśli chcesz znać moje zdanie, to ta gra jest niewarta świeczki. Ten kretyn pewnie już nie żyje. Nie ma sensu nadstawiać za niego karku. Sam zgotował sobie taki los. Wiedział, na co się porywa. Jego chcę, abym go odnalazł. Niektórzy nigdy się
widzę, że cię nie przekonam. Masz to 50 drówek rudy. Jeśli ktoś będzie chciał cię obić, lepiej zapłać. Tylko tak mogę ci pomóc. No dobrze, i teraz, żeby was nie zadądać, to udam się do nowego obozu, ale zrobię cięcie, więc widzimy się w nowym obozie. Okej, teraz jestem w nowym obozie i jak widzicie, krzykacz już ma opcję dialogową. Gdzie jest Rączka? Skąd mam to wiedzieć? Przestań kręcić, wiem, że planowaliście skok na karczmy Silesa. Może niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie licz, czy cię weźmiemy. Niepotrzebne nam piąte koło uwozu. Nie interesuje mnie wasza kradzież, po prostu szukam Rączki. Wyobraź sobie, kurde, że ja też. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Zaczynasz mnie drażnić. Mówię poważnie, nie wiem gdzie jest. Wkrótce się porządnie ściemni, a my nawet nie dopracowaliśmy planu. Niepotrzebnie kręcił się po obozie. Jak go ktoś rozpozna, to ma przerąbane. Jak dobrze go znasz, miał tu jakichś wrogów? Na nikim nie można polegać. Pewnie, że miał tu wrogów. Jest cieniem do cholery. Cały obóz to jego wrogowie. Lepiej szybko go znaleźć. Ostatnio widziałem go, jak rozmawiał z Klinem. Aha. A nie wiem, gdzie jest Klin. Znaczy nie wiem, który to Klin. Jeszcze zanim pójdę do tego Klina, gdziekolwiek on jest, to sobie porozmawiam z Silasem oraz z Mordragiem. To nie mój problem. Może? Nie chciałbym być teraz w... Nic, a... Lepiej się do tego nie mieszać. Mam już dość tej paplaniny. O. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Hej, żurówki? Mam rozumieć, że ostatnio nie było tu nikogo obcego i z żadnym złogiejem się nie rozprawiłeś? Czego chcesz? Mam... W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od co? Znowu ten sam dialog. To niedorzeczne. Ciekawe, jak ktoś miałby wynieść cokolwiek z mojej karczmy. Jedyna droga wyjścia z pomieszczeń z alkoholem prowadzi przez drzwi za mną. Mam rozumieć... Boże, czemu cały czas ten sam dialog? To nie było zbyt mądre. No tak, gdyby ktoś mi okradł, już dawno pływałby po jeziorze i robił zażarcie dla ryb. Jeśli jakiś sukinsyn faktycznie chce mnie ukraść, to niech przychodzi. Drąbię mu łeb. Ale wygląda na to... Ja by nikt go nie okradł. Mam już dość tej paplaniny. Jeśli mówi prawdę, oznacza to, że Rączka jeszcze nie przystąpił do kradzieży. Z krzykaczem już porozmawiałem. On już rozmawiał z Klinem. Tutaj nie ma. Myślałem, że to się skończy. Gdzie jest Klin? Ja nie wiem, gdzie on może być. Znaczy, pewnie w tej jaskini i w całej. Ale to jest szkodnik? Znaczy, w sumie no na pewno, bo z najemnikiem... Najemnika by się bał może. Tylko ja nie mam pojęcia naprawdę, w którym on domu może być, więc zanim go znajdę, może troszkę czasu minąć. Wydaje mi się, że na górze będzie. No ale nie wiem. Po prostu wolę na górę, na początku górę stwierdzić, bo jak się okaże, że go tam nie ma, to po prostu sobie zeskoczę. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. No to nie wiem, czy się będzie. Chociaż tam się da wejść chyba. Klin teraz, tak. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, od co? Może też po chatach, bo mi się rozglądać Buster. Czy tam Buster? Jak zwał. Juan? Właśnie, może Juan będzie miał coś fajnego do zaoferowania. Chociaż u niego już chyba sprawdzałem i nic nie miał fajnego. Czekaj. No, jakiś duży topór tylko. O! Tak, tego nie chciałem rozwiązać. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. W jaki sposób? Gdzie może być ten Klin? To jest Nek. Pewnie szukasz Klina. Jacy wy wszyscy jesteście domyślni? No łazisz ciągle wokół jego chaty, to chyba widzę, że jest coś na rzeczy.
Poszedł razem z takim jasnowłosym gościem przed obóz. Powiedzieli, że muszą pogadać na osobności. O-o. Dzięki za pomoc. Czekaj. Daj na butelkę różówki, przecież ci pomogłem. Nie powinni wiedzieć. To masz rację. Niestety nic już nie mam. No trudno. Jak to nic nie mam? Przecież mam. Już się bałem, że coś się z moją runą stało. Nie wiem, czemu dałem te 5 brudek rudy, ale... Ale nie wiem, nie obchodzi mnie to. Przedobóz wyszli, ale gdzie jest ten przedobóz? Od pewnego szkodnika dowiedziałem się, że Rączka wraz z Klinem wyszli przed obóz, żeby o czymś pogadać. Znaczy przed obóz to może chodzić ogólnie przed bramę główną. I tam teraz pójdę. No przed obóz tak to bym rozumiał. No bo nad obóz to by poszli tam nad jaskinię. Za obóz to by poszli może do kopalni, ale przed obóz to... Wydaje mi się, że najbardziej prawdopodobna jest wersja teraz... z wyjściem w ogóle przed bramę. W sumie za chwilę się dowiemy. No jest już ten przedobóz. Trzeba szukać dwóch facetów. O. Dobra, to widzimy się po prostu, jak go znajdę. No, muszę wam powiedzieć, że teraz chyba była przerwa godzinna. I większość tego czasu męczyłem się, jak zrobić tego questa. Okazuje się, że oni sobie, tych dwóch panów sobie wyszło tutaj i sobie ze sobą w dość dziwny sposób gadają. Ja szukałem wszędzie. W starej wersji w ogóle on leżał martwy w karczmie Silasa. Myślałem, że tam są. Nie wiedziałem, co to znaczy przed obozem dokładnie. Czy chodzi przed jaskiniem, czy przed obozem. Szukałem tam, ale nie wpadłem na pomysł, że przed obozem może znaczyć, że... No w sumie przed obozem i w prawo, no ale dobra. Nie masz jej się w nic nie pakować. Porozmawiajmy z nim. Odejdź stąd, nie mieszaj się. Ten sukinsyn na to zasługuje. Na co? Przecież on jest pijany. Najwyższa pora wyrównać rachunki. Zrób coś do cholery. Moment, o co tu w ogóle chodzi? Ten kretyn chce mnie zabić, nie pozwól mu na to. Mówiłem ci, żebyś się nie wtrącał, długo czekałem na ten moment. No wszystko zaczęło się jakieś kilkanaście lat temu. To było jeszcze, gdy obaj byliśmy wolni. Co to dużo mówić? Nasze życie wyglądało podobnie. Obaj byliśmy członkami Guilty Złodziei w Corinis. Jak ja dołączyłem trochę później, Rączka miał już wtedy tytuł arcymistrza złodziejskiego fachu na wyspie. Był najlepszym złodziejem. Jednak ja także szybko robiłem postępy. Znałem na pamięć schematy budowy zamków. Potrafiłem poruszać się bezszelestnie. Miałem smykałkę do brudnych interesów i zawsze potrafiłem się wyplątać z niewygodnych zarzutów. Jako że Rączka miał w ręku całą gildię, to wszyscy musieli wykonywać jego zlecenia, a ja nie byłem wyjątkiem. Miałem obrabować bogatego mieszczanina, grubas lubiący lekkie kobiety i alkohol był szanowany, bo zapłacił za budowę jednego z okrętów wojennych. Nic prostszego, wszedłem do chaty, zabrałem to co trzeba, a gdy wychodziłem przez okno, spostrzegłem, że cały dom jest otoczony przez strażników miejskich. Spoglądali na mnie z chłodnymi wyrazami twarzy i poprawiali spusty do odwysadowanych prosto w moją głowę kurz. Wiedziałem, że ktoś mnie wysypał.
To był Rączka. Trafiłem do kolonii. Ty nic nie rozumiesz. To nie ciebie mieli pojmać strażnicy, tylko tego bogacza. To wszystko to był czysty zbieg okoliczności. Przypadek, nie fart. Okazało się, że jego fortuna została zbudowana na oszustwach i machlojkach. Nie wydałbym nikogo należącego do gildii. Nieważne, o ile lepszy byłby ode mnie. Ten mieszczanin również trafił do kolonii. Kilka dni po tobie dołączył do starego obozu, a raczej dostał nagoniony do pracy w kopalni. Jak widać, fortuna mu nie pomogła. Śmiało zostaw mnie, iść do starej kopalni i zapytać o niej, niego, jakiegoś dostatecznie starego strażnika. Myślisz, że w to uwierzę już po tobie? Nie no, Rączce pomogę, bo w sumie jest nim. Moim kolegą powiem. Jesteśmy razem cieniami. Skazańcowi wreszcie udało się odnaleźć cienia Rączkę. Okazało się, że popadł on w konflikt ze swoim dawnym kompanem. Szkodnik Klin chciał rozwiązać przestarzały spór przy użyciu siły. Jednak skazaniec nie pozwolił na to i powstrzymał go w ostatniej chwili. Nie pozwolę na to. A, raniłeś mnie, ty sukin synu. Lepiej wróć do obozu i opatrz te rany. My już lepiej pójdziemy. No średnio to wyszło. Za Gomeza! Dobrze, że poharatałeś tego knujka. Nie wiedział, co robi, co mówi. Powiedz mi, to naprawdę był przypadek? Jasne, że tak. Idź do starej kopalni i zapytaj o to chociażby Brandika albo Asgana. Asgana. Ten gość trafił do kopalni, jestem tego pewien. Choć zapewne już nie żyje, ale mniejsza z tym. Strażnicy na pewno będą pamiętać kogoś takiego. Być może to sprawdzę. Dziwi mnie, że tak ci zależy na twoich na nie twoich sprawach. Lepiej wracajmy do starego obozu. Jeszcze raz dzięki. Okej, to ja wrócę do Diego i robimy cięcie, żeby już nie przedłużać. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. No okej, jestem już tutaj, tam jeszcze na chwilę weszłem do zamku, ale już nieważne po co. Za Gomeza! Mnie to nie dotyczy. Rączka wrócił do obozu. A gdzie się podziewał? Spotkałem go w nowym obozie, wpadł w małe tarapaty, ale pomogłem mu się z nich wykaraskać. Od razu wiedziałem, że dostał. Możesz mi powiedzieć, co on tam do cholery robił? Porządkowo miał tylko okraść karczmę, ale przy okazji załatwił też pewną sprawę z przeszłości. Najlepiej sam z nim o tym pogadaj. No dobra, sam się dowiem. Dobrze się spisałeś, oto sakiewka z rudą. No, wreszcie możemy skończyć tą misję. W tym odcinku to na tyle. Do następnego odcinka. Cześć.